Pierwszy wyścig Kia Platinum Cup na Slovakia Ringu za nami. Start z pole position, pierwsze miejsce na koniec, to jest zwyczaj nieprawdopodobny na tym torze, więc ten wyścig chyba był niezwykle udany dla Ciebie. No zgadza się, ale wcale nie było to takie oczywiste, żeby utrzymać tą pierwszą pozycję. Praktycznie cały czas jeszcze z trzema zawodnikami wymienialiśmy się pozycjami, także do końca nie było wiadomo, kto na ostatnim zakręcie będzie pierwszy, także tym bardziej jestem szczęśliwy, że udało się to wszystko utrzymać i w miarę spokojnie dowieść wynik do mety. Ostatnie trzy kółka w Twoim wykonaniu to była więc mistrzowska jazda, już nie puściłeś nikogo przed siebie. To było niezwykle trudne wyzwanie, żeby utrzymać to pierwsze miejsce przez te trzy kółka na tym torze. Szczerze powiedziawszy, to sam jestem tym zaskoczony, że tak się udało właśnie tą końcówkę w miarę spokojnie przejechać. Różnice prędkości właśnie auta, które jedzie samo bez tunelu aerodynamicznego i auto, które się napędzi za kimś, to jest naprawdę bardzo duża różnica i ciężko jest zatrzymać zawodnika, ciężko jest go zablokować, nawet jak jedzie dużo gorszą linią po zewnętrznej. Różnica prędkości wynikająca z tunelu jest bardzo duża, także sam jestem zaskoczony, że właśnie te trzy okrążenia udało się spokojnie prowadzić. Teraz w głowie tylko jeden plan, dublet na tej rundzie? No zobaczymy, jak to będzie. Na pewno będzie jeszcze ciut trudniej, gdyż startujemy z szóstej pozycji, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno przydałoby się jeszcze raz zwyciężyć tutaj. Wielkie dzięki.